Są maratony. Jest Nowy Jork. Ile razy to słyszałem? Ten maraton nowojorski absolutnie odmienia. Będziesz innym człowiekiem. Będzie bardzo trudno odnaleźć te same bodźce na jakimś innym zwykłym maratonie. Trenowałam karate, więc jak najbardziej miałam też styczność z takimi większymi zawodami, również z kibicami, więc wiem, że to bardzo dużo motywacji dodaje. W 1970 roku wszystko się zaczęło, ale wtedy, patrząc na dzisiejsze liczby, to była garstka biegaczy. Dzisiaj jeden z największych maratonów świata. Hasła, które towarzyszą tym, którzy biegają tutaj na maratonie w Nowym Jorku, są tymi słowami, które każdy przed startem chciałby usłyszeć. To cię zmieni, to cię nakręci, to cię poruszy, to cię nastawi na kolejne lata. Są i tacy, którzy mówią, jak przekroczysz linię mety, niezależnie od bólu, będziesz czuł to, jakbyś miał 20 lat. Mam nadzieję, że jutro tutaj na tej mecie będzie mnóstwo łez szczęścia, tych, którym naprawdę się udało, tych, którzy zupełnie w siebie nie wierzyli. W każdej swojej podróży jestem gotowy na nową trasę, inny rodzaj skupienia. Ale żółtodziób na królewskim dystansie? Kto mi dał prawo deptać ścieżkę profesjonalistów? Zaryzykowałem. Świt po bezsennej nocy. Zimno. Bardzo daleko do startu. Ale jak to miasto pięknie się tego dnia budzi. 60 tysięcy ludzi jedzie. Płynie. Idzie. Żeby biec. Po swoje. Po ból. Po łzy. Po dowód, że mogą. Że to jest do zrobienia. Nowy Jork. Dystans ten sam. Bolesne 42 kilometry. Walka z samym sobą. Wiara, że można. Każdy ma też jakiś swój cel. Ja też biegnę po to, żeby twój medal przywieźć mojemu ojcu, który teraz jest w takiej sytuacji, że ten medal będzie dla niego symbolem, że nigdy, mimo przeszkód nie wiadomo jakich, nie wolno się poddawać. Bo przecież udawało się dotąd. 5, 10, 15, półmaraton. Ja nie zrobię? A możesz nie zrobić. Możesz dać się porwać tłumowi. Nie wolno. Pilnuj swojego tempa. Nie trać rozsądku. Nie przegraj. To nawet już nie chodzi o to, że się biegnie te 42 km w towarzystwie tych biegaczy i jest rzeczywiście fajnie, ale mijasz te dzielnice. Każda dzielnica prześciga się w tym, żeby cię jakoś powita. Są maratony. I jest Nowy Jork. 5 kilometr. 15. Półmaraton za mną. Jeszcze tylko drugie tyle. Most za mostem. Twarz za twarzą. Emocja za emocją. Koncert goni koncert. Doping przyprawia ci skrzydeł.
pęka 30 kilometrów. Przecież mówili, wtedy przyjdzie kryzys. Kryzys się spóźnia, ale nie rezygnuje. Słoń ma lżejsze nogi niż ty przy 35 kilometrze. Czy jesteś Harpaganem, czy zaczynasz? Przychodzi taki moment, że musisz stoczyć walkę w głowie. Zejdę, podrepczę. Nikt nie zauważa, nie będę sam. Ale poza kryzysem jest jeszcze wstyd. Nie schodź, nie drepcz, nie myśl, biegnij, pij, biegnij, nie rezygnuj. Ostatnie 5 kilometrów. Ostatnie 3. 2. Obcy tłum podnosi cię i niesie wrzaskiem do końca. Można. Cholera, to można zrobić. Można żyć na mecie, przeklinać, zaklinać, że nigdy więcej. I planować kolejny. A jakbyś kucnął w ogóle? Nie da rady? Nie da, ale to jest szaleństwo. No, nie? Mogę tu usiąść najwyżej. Dobra, posiadaj.